Okropne. Siemaneczko, z tej strony Dominik, a to jest szybkie, dwuczęściowe podsumowanie tego, co wiemy na temat Battlefield 1. No a co wiemy? Wiemy już bardzo kurna dużo. Zacznijmy od broni. Faktycznie, tak jak było napisane, bronie są dosyć unikatowe. Jedne mają magazynek od dołu, inne od boku, a jeszcze inne od góry. Czasami nasz celownik jest lepiej lub gorzej widoczny. Ogólnie to wszystkie bronie strzelają się szybciej, ale za to mają dosyć spory odrzut. Jak widzimy po pistoletach, odrzuca je na wszystkie boki, choć nie wiem na ile to animacja, a na ile to faktyczny odrzut, który trzeba kompensować. Wydaje mi się, że wprowadzili system jak w Bad Company 2, gdzie trzeba było wybrać między celownikiem, a łatwiejszym kontrolowaniem broni. To znaczy, że częściej zobaczymy żołnierza z celownikiem mechanicznym niż jakimś red dotem. To dobra zmiana w sumie. W Battlefield 4 próbowało się zdobyć 10 fragów z danej broni i już miało się celownik. Teraz trzeba będzie się przyzwyczaić do mechanicznych, które trudne do obsługi będą świadczyć o skillu, no i pewnie determinacji gracza, jako że wymienił celownik na bagnet lub inny dodatek. Skoro już o bagnetach mowa, szarża jest faktycznie w grze. Widać ją na trailerach, na gameplayach. Jest szybsza niż sprint, ale nie działa tak w nieskończoność. Po kilku sekundach nasz żołnierz zwalnia, chyba że znalazł sobie mięsko na szaszłyka. Zanim przejdziemy do pojazdów, to wspomnę na szybkości o tym, że pogoda na mapach jest dynamiczna. Spokojnie, nie jest to ta niby dynamika z Battlefielda 4, gdzie wiedzieliśmy, w którym momencie ta burza na paracelach nastąpi. Tutaj ta pogoda jest faktycznie losowa, mecz może zacząć się z pięknym słońcem, a w środku może zacznie padać albo powstanie mgła, która zasłoni nam całą widoczność. Dobra, lecimy teraz z pojazdami. Ogólnie jest ich sporo, ciężko znaleźć podobieństwa do Battlefielda 4, także nie ma mowy tutaj o jakimś copy and paste. Każdy jeep, czołg czy pojazd opancerzony jest unikatowy w swoim rodzaju. Działka pojazdowe są tak zrobione, że często widoczność jest dosyć ograniczona kosztem opancerzenia. Ciężko będzie czołgistom w Battlefieldzie 1. Podobno czołgi będą dzielić się na trzy typy. Lekkie, średnie i ciężkie. Lekkie mieszczą dwie osoby, średnie trzy, a ciężkie podobno cztery, bo z tego co pamiętam, mówili o całym składzie w czołgu. A teraz będzie bomba. Pojazdy w Battlefield 1 są modularne. To oznacza, że możemy przykładowo zniszczyć samą gąsienicę. Niszczenie pojazdu nie oznacza niszczenia całości. Możemy zniszczyć pojedynczą część, co jest bardziej realistyczne niż rozwalenie całego czołgu używając spalnika na gąsienicy. Ostatnią rzeczą, o której wam jeszcze opowiem, to behemoty. Tak, ten wielki latający balon to behemot. Gracze mogą nim sterować. Jest to takie AC-130 z Battlefielda 3, tylko że to może być sterowane, gondolę można odciąć, zabijając gracza, który się w niej znajdował, a sam balon po zniszczeniu spada niczym wieża na Caspian Border, tylko że tym razem potrafi spaść na losowe miejsca na mapie. Nie jest to jakieś zaprogramowane czy zaskryptowane, zawsze spada w jakimś innym miejscu, przez co gameplay staje się taki bardziej ciekawy i się nigdy nie powtarza. Ale to chyba byłoby na tyle na pierwszą część tego filmiku. Zrobiłem na razie tylko pierwszą, ponieważ dosyć się spieszyłem z tym, żeby ogarnąć te wszystkie informacje, zanim je zapomnę. Ale postaram się teraz pogrzebać trochę głębiej i sprawdzić, co takiego moglibyśmy się jeszcze dowiedzieć. W razie czego możecie zadawać pytania w komentarzach, a ja spróbuję na nie odpowiedź lub przynajmniej znaleźć odpowiedź gdzieś w internetach. Także czekajcie na drugą część, a tak między nami to możecie też sprawdzić inne filmiki. Bo jest ich dosyć sporo w ostatnim czasie, także pozdrawiam, do zobaczenia na polu walki.